Bardzo dużo mówimy na temat chodzenia w Duchu Świętym, jak również życia w Duchu. Mówimy także o objawieniu Ducha Świętego. Znamy te wszystkie terminy i być może bardzo dobrze znamy teologię. Być może mamy bardzo wiele informacji na temat doktryn Ducha Świętego, lecz mimo to wciąż może się okazać, że nie znamy go osobiście. W naszym wewnętrznym człowieku zawsze będzie szaleć wojna, ponieważ toczy się wojna pomiędzy naszym ciałem a duchem. I pozwólcie, że wyjaśni wam, dlaczego diabeł zawsze będzie starał się ciebie atakować. Powiem ci, dlaczego diabeł będzie do ciebie przychodzić i wzniecać pożądliwości w twoim ciele, ponieważ zaprosiłeś Ducha Świętego do swojego życia, aby przejął kontrolę nad naczyniem, którym jesteś. A kiedy to zrobisz, wówczas uruchomisz wszystkie piekielne moce, a Duch Święty przyszedł po to, aby prowadzić wojnę przeciwko każdej żądzy i kuszeniu naszego ciała. Został posłany, aby przejąć tą bitwę. Diabeł będzie rozpalał wszystko w naszym ciele, ponieważ ciało toczy wojnę przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Ty i ja nie mamy szans z naszym ciałem. Ile razy już obiecywałeś, a potem upadałeś? Ile razy już zawiodłeś się na każdej obietnicy, że tym razem nie zgrzeszysz? Ale Bóg po to zesłał Ducha Świętego przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby On prowadził wojnę przeciwko naszemu ciału. Ta bitwa będzie trwała tak długo, jak będziesz żył. Widzisz, ta wojna będzie trwać, ponieważ ciało zawsze będzie ciałem i jest podatne na tego typu rzeczy. Ale czy widzisz w tym wszystkim nadzieję, że Duch Święty został dany, by prowadzić wojnę przeciwko ciału na tym cielesnym świecie? Ponieważ to wymaga wiary, wymaga zaufania do Słowa Bożego, ponieważ Duch Święty jest Duchem Prawdy. I kiedy przychodzi do mnie i pokazuje mi to, co jest we mnie, to ukazuje swoją naturę i moc swojego imienia jako świętego. Ponieważ sam Jezus powiedział, że Duch Święty jest Duchem Prawdy, który objawia prawdę. Przychodzi, aby przypomnieć wam, że jest po to, aby prowadzić tą walkę. On jest twoim wojownikiem modlitwy. On jest twoim zarządcą w bitwie. On jest twoją siłą i On jest twoją potęgą. On jest żywą mocą Wszechmogącego Boga. Kiedy mamy myśli, których nie powinniśmy mieć, kiedy mamy niegodziwe spojrzenie myśli Chrystusowej, kiedy patrzymy na te wszystkie rzeczy, na które nie powinniśmy, kiedy wciąż kuszą nas rzeczy, które już nie powinny nas kusić, kiedy słuchamy tego, czego już dawno nie powinniśmy słuchać, przez co potem czujemy się bardzo nieczyści, przez co czujemy się bardzo niekomfortowo i dziwnie, lecz Pan nam powiedział, abyśmy nie skupiali się na tych wszystkich ognistych próbach i doświadczeniach, które przychodzą do naszego życia, jakby wydarzyło się coś ekstremalnie dziwnego. Wiecie, ponieważ to jest walka z naszym ciałem. Wiecie, nie jest możliwe, by chodzić ulicami Nowego Jorku, nie widząc tych wszystkich znaków brudu i nieczystości na billboardach. I cały czas ma miejsce walka w naszych myślach i zewsząd wprowadzone są do naszego umysłu różnego rodzaju informacje. Wróg stara się wprowadzić do naszego umysłu takie szpile, które są myślami zniechęcenia i pokuszenia. I pomimo tego wszystkiego, być może wydaje nam się, że jesteśmy inni przez to, że zmagamy się z takimi doświadczeniami, ponieważ szatan stara się rozpalać żądzę naszego ciała. I kiedy przychodzi taki czas, że musisz zmierzyć się w bitwie z myślami, z którymi myślałeś, że iż więcej się nie spotkasz, ponieważ jesteś silny w swojej wierze, kiedy myślałeś, że jesteś już wyżej na tej drabinie duchowej dojrzałości, kiedy to myślałeś, że już więcej wiesz na temat Jezusa i masz więcej mocy Ducha Świętego w sobie. Lecz wiedz o tym, że te wszystkie pokusy dotyczą wszystkich ludzi, ponieważ jest to walka między duchem a ciałem, tak jak wspomniałem wcześniej. Tak też nie myśl, że jest to coś dziwnego, jeżeli nawiedza to twoje życie. Pamiętaj o tym, że jeżeli zaczynasz chodzić z Chrystusem, to do ciebie przyjdzie. Bądź na to gotowy. I musisz zrozumieć, że to nie jest nic wyjątkowego. Nie myśl sobie, porównując się do innych chrześcijan, że jesteś dziwny bądź wyjątkowy. Nie daj sobie wmówić tego, że jeżeli przychodzą do ciebie próby,
to jesteś kimś nieczystym, ponieważ przecież jesteś Synem Boga Żywego, ponieważ my ufamy krwi Jezusa Chrystusa, Jego oczyszczającej mocy w naszym życiu. I nie mamy zamiaru słuchać jakichkolwiek kłamstw diabła, ponieważ diabeł chce Cię odizolować i schować w przestrzeni, gdzie będzie mógł Cię bić tymi swoimi wszystkimi myślami i powiedzieć Ci, że jesteś najgłupszy, najbardziej nieczysty i najbardziej niegodny ze wszystkich ludzi, których znasz. I tak naprawdę nikt Cię nie rozumie, a wszyscy powinni Cię rozumieć, wszyscy powinni Cię akceptować. To jest jedno wielkie kłamstwo. To wszystko przydarza się na płaszczyźnie walki między ciałem a duchem. Nie daj się zwieść, że żyją ludzie, którzy są czyści we wszystkim i mają czystą naturę, ponieważ wszyscy jesteśmy się poddani tym zakusom ciała, ponieważ jest to wynikiem naszej grzesznej natury, której wciąż podlegamy. I dzięki temu ta grzeszna natura może być leczona przez Ducha Świętego. Pamiętaj jednak, że Bóg nie da Cię kusić ponad to, co jesteś w stanie przejść i zwyciężyć, ponieważ da Ci możliwość, abyś uciekł z tej pokusy, przysposobić się do tego, abyś był w stanie oprzeć się jej i uciec, ponieważ masz w sobie Ducha Świętego, który Ci nie opuści i pomoże Ci, nie zawiedzie Cię, on będzie Ci wierny przy tej wojnie, której trwasz. Chwała niech będzie Bogu. Dlatego po 76 latach mojego życia i przez wiele lat służby Panu mogę śmiało powiedzieć, że On jest wierny, że stoczył wiele bitew u mego boku i dawał mi siły i ludzi do pomocy w tym wszystkim. I nie jest to wynik mojej fantazji, kiedy mówię o tym, że Duch Święty pomaga ludziom. Ponieważ kiedy On przyjdzie, da wam moc, ale wy musicie przyjąć tę moc. Wy musicie zmierzyć się z problemem i zapragnąć, chcieć tej mocy, uchwycić ją w swojej istocie. Jest to moc większa niż wola mojego ciała. Jest to odpowiedź na wszystkie problemy w dzisiejszym świecie, który próbuje odebrać człowiekowi nadzieję, nadzieję na przyszłość. To jest właśnie prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, żyjący i chodzący w duchu, gdzie świat widzi, że stawiamy czoła temu właśnie zbłąkanemu światu. Kiedy usługiwałem na całym świecie i wróciłem do domu tak wielkiej ilości podróży z Ameryki Południowej, Północnej, z Afryki, czy też innych miejsc. I byłem w wielu bardzo ubogich miejscach, czy to w Europie, czy to w slumsach. I widziałem na własne oczy biedę. Widziałem ten terror i oczy dzieci. Po tym wszystkim wracałem do swojego pokoju w hotelu i siedziałem tam taki oszołomiony. I pytałem Boga, Panie, jak można to wszystko zmienić? Jak można to zareagować? Co można zrobić w tej sprawie? I potem idziesz na konferencję. I kiedy wygłaszałem wieczorem kazanie, ci wszyscy pastorzy, setki, tysiące, ich oczy skierowane na mnie, gdzie w tym wszystkim wiem o tym, że mają problemy w małżeństwie, są w tarpatach. Lecz powiedziałem im wówczas, gdzie leży autorytet, gdzie jest moc, a mianowicie w Duchu Świętym. Wiecie, nie wierzę, że cokolwiek może być osiągnięte na polu misyjnym, jeśli nie uczyni to Duch Święty. Jeśli Duch tego Święty nie poruszy, wówczas to wszystko są tylko zabiegi ciała. Jeżeli Duch Święty czegoś nie błogosławi, to nie może być to uczynione właściwie. Wszystkie te gwiazdy teleewangeliczne, które jadą do Afryki, na cały świat, aby pomagać ludziom w programach żywieniowych dla biednych rodzin, zbierają miliardy, miliardy dolarów, pomagają im, karmią i walczą przeciwko AIDS, ale mimo wszystko nic się nie zmienia, a wręcz przeciwnie, jest coraz gorzej. I widzimy, że pieniądze tak naprawdę dużo nie mogą uczynić, ponieważ jest tylko jedna odpowiedź, a tą odpowiedzią jest moc Ducha Świętego. I ta moc przychodzi przez modlitwę, ta moc przychodzi przez stawiennika, przychodzi przez Ducha Świętego w was, jeśli na to pozwolimy. To jest moje największe zmartwienie przed Panem, aby nie stracić tej pilności w modlitwie. Biblia mówi, że cała natura wzdycha, a duch i oblubienica mówią przyjdź, ponieważ jest to wołanie, są to jęki, aby Pan już powrócił, aby nasz Pan Jezus powrócił. Lecz Słowo Boże mówi, że tak jak świat jęczy, tak i my jęczymy, ponieważ wszyscy oczekują nowego świata. To są właśnie te bóle porodowe nowej ery, która właśnie na nas nadchodzi. Ale w tym wszystkim przychodzi czas Kościoła Jezusa Chrystusa, dni ostatnich, i będzie tam ten sam ogień, który był w
dniu Pięćdziesiątnicy. I ten sam Duch będzie działał w czasie, w którym działał w Jerozolimie i tysiące ludzi się nawracało. Duch, który wzbudził Chrystusa z martwych. I w ostatnich dniach zamierza również wzbudzić nową świadomość służby i pracy oraz mocy Ducha Świętego. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś dał nam ufność i wiarę, że w dniach ostatnich uczynisz to, co obiecałeś, do tego, do czego Bóg Cię posłał, abyś zaczął ode mnie. I chciałbym, abyś uświadomił sobie to, że jesteś Synem Boga Żywego, albo jesteś córką Boga Żywego przez Ducha Świętego i Bóg i Jego Syn trwa w Tobie, a Duch Święty manifestuje to w Twoim życiu. Chwała niech będzie Bogu i Synowi Boga Żywego. Bóg mój jest moim wojownikiem, który stoi mojego Bogu i nie poddam się w życiu diabłu. Amen.